Rozpocznij nagrywanie. Dzień dobry. W kolonii. No. Dzisiaj zmiana gracza znowu. I dzisiaj ze mną jest... taki jeden osobnik. Który grał ze mną kiedyś na Osinie Live'owej, jak ktoś pamięta. No. I dzisiaj robimy żniwa. Kocimy trycicle. A jak? No i ja koszę sobie John Deere'em T560 z przystawką 9-metrową. Na testy sobie wziąłem John Deere'a. A ja koszę dobrze. To tak? No. Rozumiem. Dobra. Ale trochę będzie tego zboża. Ale to dobrze, bo przy okazji będzie na ten. Na co? Na sprzedaż. Przynajmniej dużo kasy tego da. No to. Nie masz tam trochę mniejszy zbiornik ode mnie. Tam chyba 7 ton wchodzi. Albo 6 parę. Ale chyba 7 wchodzi. Nie pamiętam, ale 7300 chyba wchodzi, albo coś takiego. Dobrze. No i... dzisiaj kolonia? Bo długo nie było kolonii. Około tygodnia. No i zbierałem się na ten odcinek i zbierałem, ale nie mogłem się zebrać. Bo nie było z kim grać, tak? Aż tu tak im pewnym dniem ktoś napisał do mnie, czy chce pograć w coś. I tak wyszło. No. To teraz dwa słowa od ciebie. Gdzie tak długo się podziewałeś? Dobrze. Tak było. Na Osinie zarobiliśmy tam chyba 23 miliony chyba. Nie wiem, był nawet tego odcinek, jak kończyłem Osinę. I 120 chyba 3 godziny tam były. No i że dużo, mało? Nie wiem. Nie wiem, czy dużo, czy mało. To już musicie się sami ocenić. No i dobra. Że już mam pół zbiornika? Dobrze. Ja tu muszę tak w miarę jakoś to kosić, tak żeby było pod ten, nie? Pod prasę. Ale tą naszą prasą chyba nie będę prasował, bo... wezmę sobie jakąś większą. Wypożyczę. Bo tą slipmą to tutaj ciężko chyba było te pokosy takie grubo zebrać. Dobrze. A to mi się wydaje? Czy to jest jedno połączone pole? Tak. Nie widać, że numerki się zmieniają? Nawet daję tego zboża. Także dobrze, bo będzie dużo kasy, bo jest za 2450. Także od razu na skup lecimy z tego. A, przyczepa to stoi tam, gdzie stoi case. Z przyczepą. Ten case? No. A ja się zastanowię, jak to pole kosić. Ile ten case ma? 313. Widzę cię, jak jedziesz. Kurde, ja powiem ci, nie, że to tylko strasznie zradnicy jest. Co? Ten pink. Nie wiem. No, nie mogliśmy się połączyć, dlatego używamy sobie hamaczy, żeby się połączyć, no. Także też ciekawa sprawa.
Ale ja za to nic nie mogę. Ale ważne, że się połączyliśmy. I dupa, nie dojechałem. Myślałem, że dojadę do końca, a jednak nie dojadę. Ja mam cały jeden zbiornik, nawet nie okrążając całego pola, nie? No wiem. Co ładnie daje. A najlepsza to ta przyczepka z tyłu tutaj jest w tym ursusie. Dobra, już jedną przyczepę mam pełną, czaisz? Trzeba będzie pomyśleć nad jakimś drugim kombajnem tutaj. Znaczy jeszcze nie teraz, ale... Co się stało? Nie wiem. Kumasz to, że ja stanęłem, nie? Nad rurą. Wsiadłem do kombajnu, nie? A Case odleciał 50 metrów od tego. Okej. Co jest? Nie wnikam, co tam się stało. Na okropne. A ja będę musiał coś zrobić jeszcze. Ja usiadę do ciebie na pole kosić. Bo już tutaj skończyłem. Może poczekaj, aż ja przyjadę cały ten. Cały dookoła, nie? No, myślę, że... Tutaj do asfaltu poprzeczniak wytnę jeszcze. No, ja leciutko szerszy jaderek, tak? O 3 metry. Ty masz szerszy? No. A to obojętnie, a co? Bo to ma być kostki, te małe, nie? Nie, nie, takiej prosty to nie mam. Dziękuję. Ja nie mam kostek tych małych. Nie posiadam. No dobra, ten narożnik tutaj taki dziwny zetnę. Będziemy mieli już tutaj na równo. W sumie ja bym tu się przerąbać, ale pod... Nie, dobra. Zrobię poprzecznik i się przetnę na środku gdzieś. Na GPS-ie. Ale pierwszy trzeba poprzecznik zrobić. Ale ładnie daje, co? Czy tak średnio? Dobrze, dobrze daje, właśnie. Ja już mam znowu tam. Ja mam 18. Ale tu ładne ślaczki tej choroby. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, co to zrobić na tym polu. Jak to przeciąć? No, za cholerę nie. Dobra, a nie. Nie ma sensu. O, wiem, ja tu przelecę. I ty dojedź do tej drogi. I się zawróć. No tam, gdzie jesteś? Trzeba tu czekać już? Nie, no weź się zawróć i ten kawałek koś. Tamten, co jest. Ten z tyłu. Dobra. Tam możesz go kosić już. A ja ten długi tutaj mogę kosić. No i... No, równo z drogą pojadę. Elegancko. Takiego pola jeszcze nie kosiłem na tej mapie. No, a fajnie, jak tej drogi tutaj już nie będzie, bo trzeba te dwa pola kupić jak najszybciej. I trzeba to dołączyć, żeby było takie już lepsze kawałek. Będzie wtedy taki, no, bardziej kształtny. Już mam pół zbiornika, także no, fajnie.
czy jedziesz? Ja po długo siadam. Co robisz tam z tyłu? A, bo Kate stoi na drodze, dobra. Ale patrz, jaki tam jest korek. No, wesele się zbiera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 samochodów. No także ciekawe, ciekawe. Słyszę tego case'a, jak tam tłucze. Tak, właśnie. Chyba remu trzeba zrobić. 68% masz, ja? Ja mam 76. Ciekawie to sypie, ciekawie. I nie wiem, czy przypadkiem już nie będziemy musieli jechać na skup. Trochę przywąsko do nawracania, ale to się da. No, wesele za... O, jaka kolejka tam, co ona ciągle rośnie. Kieruneczek. Kurde, ale przybywa w tym zbiorniku, no nie wierzę. Zbierzesz to? Nie zbierzesz chyba, nie? Na zbiornik. Chociaż nie wiem, co nie. Nie, trzeba by się wysypać. Dobra, już mam pełno. Idę po Ursusa. No tu 9 ton wejdzie i będzie pełno. Nie, 5. Nie, 4. Ile? Dobra, nie, 9, 7. Kupi. Nie wiem. Nie. Pojechali se. No. Magiki. No myślę, że Mati będzie chciał częściej grać na kolonii. Później. Dobrze, jakbyś mógł się tak troszeczkę do mikrofoniku przybliżyć, to też by było fajnie, tak? O, teraz. Dwanaście. Jedziemy na skup? Ile w tym kręci tu jest? Czekaj. Tam już pełno jest prawie. 80%. A masz pusto? Ja to tylko do koszy tutaj. Ja mogę lepiej dosypię. To ja ci to z Jandira dosypię. Bo ja tam 4 tony ledwo wysypałem. No a tu będzie jeszcze nawet zostanie. W Jandirze. To będzie trzeba pomyśleć nad nowymi przyczepami. No to dopiero kupiłem przyczepę. No ale jeszcze no to... jedną. Dobra, możesz wsiadać. Albo dobra, chcesz to może skosić. No. Czy na skup tu jest długa prosta asfaltem i jesteś na skupie? Trochę do korzenia tutaj jest, także no. Trochę. Dobra, mamy 15 minut. No, czyli myślę, że około 30 minut powinniśmy się uwinąć ten kawałkiem. No masz ten. No. Co? Kisiel. Dobra. Kisiel. Nie mam czasu na kisiel.
czasu na gicie. Na trzofieniu! Żniwa są! A, wsiadam do Kejsa. I lecimy. No i dobra. Sypło, sypło. A tu jeszcze do przecie będzie 3 razy tyle. Wiejskie skrót. No dobrze, przejmę. I gdzie to się jedzie na ten skrót? A to nie ta uprawa! O, majster! My nie to kosimy. Nie, serio, to nie ta cena. Czekaj, Prima Prince był w niedzielę chyba, nie? Z czwartek. Nie, mordo, nie syp, szkoda kasy. Na silos to wozimy do nas. Los, naprawdę? No. No bo ja to tylko 36, a nie 50. Nie no. A weź te laczki ogarnij. Dobra, lecę mi dur. No bo coś mi podejrzanie mało dało za tą tymiem przyszedł. Powinno dać ponad 10 tysięcy. Co tu jest ustawione? A czemu nie mogę tutaj tego robić? Ty, a gdzie jest spina? Ja to tak. Nie pani ma, nie zna tego. A czemu nie mogę kontroli walnąć? Coś chyba walnęłeś, bo się pod. No kontroli się wysypuje i co? Gdzie tu jest ten silos nasz? Gdzie to jest? Tutaj. Czekaj, muszę zobaczyć. No. A wy gdzie ja pojechałem? Na pole. Kurde. Jakie, bo tu jest większy problem. O kurde, dobra, żyję. Na szczęście, dobra, ale miota dymną. Ty masz niszczenie upraw, czy nie? Co? Masz niszczenie upraw, czy nie? Powinno być. No dobra, bo jakby nie było, to ja bym sobie krótę zamknął. Czekaj, ja... Nie, co ja tu robię w ogóle? Ja jadę, uważaj, ja już tu jestem. Dobra, ja mam większy problem, się zaklinowałem. Co się tu stało? Czek! No, wiesz co, ja się zaklinowałem. Czek, daj mi wyjść tam. Nie, dobra, ja mam lepszy pomysł. Na polu to wysypiemy. Co? Kupę na polu usypiemy po prostu. Ale żeś odwalać. Co? Dobrze, już wyjechałem. Nie wiem, ja na luziku, bo bym mógł tu popnąć. Oj! I co się tu dzieje? Ty, mogę ci to ten? Mogę ci cofnąć tutaj? Tym? A ja nie wiem, czy ten silos przyjmuje ten, tą uprawę. Dobra, lepiej nie próbuję wtedy. Czekaj, a jak my się teraz tak wyjedziemy? No musisz. Ty jedź tam, jadę tu. Wyjadę wjazdem. Najwyraźniej. Kurde, ale my to tutaj krążymy. No nie, nie da się. To ciekawe ci powiem. Ty, a co tu przyczepa robi u sąsiada? Jaka przyczepa? A to nasza. Ona jest autolot, nie? No. Ty ryzykować i przejeżdżać przez auto? Bo tu zagradza tu. Tutaj. Tak. Muszę zrobić czary mary. Ja też.
Kurde, daje. 300 konny ciągnik nie daje rady. Co się stało? Czary mary dały. No mój ciągnik nie daje rady. Dobra, mordo, na skupie jedziemy. Dobra, weź lepiej nie gadaj, okej? Ty jedziesz teraz na to skupie. A nie na ten. Nie, to mnie nie interesuje. A weź mi pomóc stąd wyjechać, jakbyś mógł. Robotniku. Kurde, dawaj. Full gas. Idę dalej. Wepchom już. A ja nic nie widzę. Ciemno jest. Weź tu przyspiesz ten czas, tak trochę jeszcze peżna. Bo przecież się tu ślepot jest. Jest czwarta rano, nie ma. Ty weź, bo ja nie wiem gdzie jechać, no. Drogi. No najlepiej zawrócić. Gdzie ja mam jechać? Na pole. A, ty masz pełno, no to na skup. Gdzie to skup jest? Za polem. Czekaj, ja sprawdzę sobie. Ta ukawa się nazywa? Ta ostatnia. Przedostatnia. Przedostatnia, dobra. I plac PGR. No. Plac PGR. PGR jest tam. No blisko. Będzie tutaj trochę zniszczone, ale ja muszę tam przyjechać, bo ja nie wyjadę. Sorry. Będzie przejazd. Niestety. Muszę przyjechać jakoś. Bo ja nie dam rady. Teraz jeszcze raz. PGR jest tam. A ja to mam przyjechać, bo muszę wyjechać troszkę. Ale to jest skomplikowane wszystko. Chyba padać nie będzie, co? No, jak widzisz, będzie. Dobra, pieniążki lecą za trchlicę. Dobra, zaraz lecimy. Dobra, to ja wiem, gdzie już jechać. No i elegancko. 23 tysiące za 10 ton? Elegancko. Tak więc będę bogaty. Znaczy, no my. Może jeszcze co na zasłonę będzie. Nie ma. Ale teraz nie, on ma tak ciężko pod górę ci powiem. Więc. Bo nie było. Wiem, co będę musiał zrobić po nagraniu tego odcinka. Dobrze. Umyć case'a. Nie o to. Dobrze. 23 minuty, tak? Ja? Tobie 10 minut jeżdżę tą samą przyczepą i jeżdżę od pipu do nosu. Dobra, ja też jeździłem. Tobie. Ten plac PGR jest tu, jo? No, w lewo. Ja gdzie tu jest, to powinno być tutaj na spotkanie, prawda? Widzę. Dobrze. Słuchaj, ale świnie. Jeszcze podwójnie to słyszałem. No, elegancko Kasiorka leci. 40 tysięcy za siebie dostanę, ponad. Ile dostaliśmy? Elegancko, 41 tysięcy. Nie jest tylko kosić. No, za dużo to my tu, że nie skosili na tym odcinku, ale... I to jest tylko parę. Chyba tylko nie... Ja mogę kosić. Aha, dobra. No to nie idzie. Aż tak daleko jest tylko kombajn. Naprawdę? No. Nie, nie go zostawię. To na końcu gdzieś.
Jak się manipuluje. I dobra, co tu zrobić? Do słupa dojadę i co dalej? I dalej chyba trzeba się będzie cofnąć i to jedno już zasypnąć. Dobra, jest git. Dokonaj no jakoś. Dobrze. Powiem ci, nie? Że kombajn nie jest zły. Jestem tak, po taką lekką górką, nie? To palem kombajn będzie do tyłu. A, no to nie. To nie tylko kombajn. Ja rozumiem, nie? Żebym on jechał do przodu, jak się odpala, ale do tyłu. Jestem po górkę. No i dobra. 85%? No może jechać do słupa, może jechać. A potem coś dalej wykombinujemy. Skosimy te długie i tutaj gdzieś będziemy jeździć. Tylko właśnie nie wiem jak. Chyba do tego zagajnika w dół będziemy jeździć. W sensie w drugą stronę. No, to są te zabawy, trzeba tak bardziej prosto kosić, żeby pod prasę było dobrze. Dobrze, widzę cię tutaj gdzieś koło mnie, za słupem. Ale daję teraz. Nie mam teraz się kupić tańczyć. A nie wiem, możesz tutaj od początku przyjechać. Ja tak chcę, ale po prostu. No, jedź. Ogień w kuchni. Prawda? Pełno. Akurat tu. No. Złapiesz to, złapiesz, dobra. No i elegancko. Możesz się wysypać na tą małą, jak chcesz. Też. Nie wiem. No będzie akurat pełny ustos i będzie można znowu jechać go sprzedać. Ile ta mała ma? 5 ton. Za daleko pojechałeś. O. Dobra, jadę tu. GPS-y. Przestawiły mnie. No i elegancko idzie. Naokoło? Naokoło może być. Masz. Co? Dobra. A, ty za mną idziesz, dobra. Weźmiemy to na raz? Jo, nie? Powinniśmy wziąć. Z powrotem. Jo, weźmiemy. Nawet nie wiem, czy ja to sam nie wezmę. Przecież nie, chyba nie. Kurde. Nie, nie wezmę. Jakiś mały tam omijak będzie do ciebie. Światło w kejsie światła to akumulator będzie pusty. O, będziesz musiał jechać, bo nie wezmę. Chyba. Czekaj. Nie, nie wezmę. Taki mały paseczek dla ciebie. Słabia. No, ale tylko kawałek tylko. No dalej już biorę. Paski.
dobra, i gitara, i skoszone. Te długie kawałki skoszone. W sumie bez sensu, że tędy pojechałeś, ale dobra. Co ciebie tak tam puka? Nie wiem. Pukają. Kurde! Złapałem pszenicy i o! Nie mogę kosić. Co, tak w dół chyba do tych drzewek, nie? Mi się zdaje. A można. A ja pierwszy przyjadę. Tu jesteś. Tam gdzie jest? No tam zaczynaliśmy, w sensie ty zaczynałeś. Dobra. Czy tam gdzie ty? Albo tutaj zacznę po prostu. To tam gdzieś możesz... Od tego drzewa tutaj. Dobra. Elegancko. Kurde, trzeba gdzieś po case'a skoczyć. A on taki kawał stoi stąd. I cyk do tyłu. Kiedy będzie kolejny odcinek z kolonii? Tego nie wiem. Jak nagramy, to będzie, tak? Może jak się uda, to jutro nagramy. Jak się uda. Myślę, że będziemy chyba słomę prasować, nie? Taki mam plan przynajmniej. O! Tylko, że teraz po odcinku byśmy musieli wszystkie pola skosić. Nasze. Dobra, jadę wysypać tego Ursusa. I będzie jak pieniążki. Jak? Dobra. Trzeba będzie pomyśleć nad jakimś ciągnikiem. Podobnym do case'a. Dobra, i sypiemy, i Kasiora leci, jak ładnie, zobacz. Takie żniwa to ja lubię, że od razu można sprzedawać. No i elegancko, 34 tysiące za 14 ton. Że elegancko. A dobra. Podjechać się Ursusem? Ty w tą stronę jakoś, dobra. Dobra, to ja ci go tu zostawię. A idę trochę bliżej tego przyciągnę. Jak on ma? Case. Dobrze, ktoś tu ręcznie zaciągnął, bo by zjechał na dół. To kurczę, trochę mało tam jedna przyczepa do niego. Trzeba pomyśleć chyba na drugą taką samą, co? Niby ma lekko, ale nie ma tak lekko, bo pod górę to ma ciężko. Czysty kolin. A, ja John Deere'a mam pełnego, no tak, bo zapomniałem, że nie wysypałem go. A to od razu z case'em podjadę najwyżej. Jako na następny ciągnik, mógłby załatwić tego. John Deere Premium. John Deere? John Deere Premium. Mówisz? No, by się fajnie pasował, bo już nie gra na tą mapę. Coś się pomyśli. On był na Osinie, nie? A, ten, no ja, no był. Albo ten starszy taki, nie? Co był zawsze przy tych krowach, właśnie. Nie, no tego nie.
chociażby pasowo też, ale ja myślałem, żeby kupi. To kurczę, że jeden siewnik to też będzie mało, nie? Że ten jeden siewnik to też będzie mało. Jak będą wszystkie pola, to trochę zejdzie tym jednym siewnikiem też. Mi się zdaje, że dobry ciągnik, taki 300 ko... A możesz Tejra kupić, co? Byłby taki sam jak Optum. Case. Tyle samo koni? Tylko czy to jest sens? Może być na Mokhabie, nie? Staje tyle sam, tylko ma wymienione drinki na lepsze i można wszystko kierować. No to... Dobra, możemy nawet z Mokhaba wyjść. To się pomyśli, bo jeszcze czas do ciągnika, ale... Albo zamiast tego Steyra kupić. A może tego Fenda 900 kupić? To by był dobry pomysł. Są Fendy chyba 800. No tak, ale... Takie myślę, że 400 koni to maksymalnie, bo więcej chyba nie opłaca się więcej. To nawet jakby to było 400 koni, to... Większych byś i tak już było po całym. No nie, no bo po co? A to jest ogrom. Jak będziesz pełny, do pełnego musisz dorąbać. Do pełnego? A dobra, masz 4 tony. Ja mam 4 tony. Chyba żebyśmy się sypnęli i wtedy case już byłby pełny. Co o tym myślisz? Nie wiem, można. Albo dobra, sypnę Ursusa. Ja sobie dokoszę te 7 ton w zbiorniku. Sypnę Ursusa, ja tutaj tego case'a zasypię i pojadę go wysypać. I będziemy kończyć powoli odcineczek, a my sobie dalej poza odcinkiem będziemy kosić. No i dobra. I ty jedziesz ostatni przejazd, wiesz o tym? Tak. Daj to. Albo dobra, ja dam do lewej trochę. O, elegancko nawet wyszło. Jak to teraz tu zrobić? Dobra, ja tu... Zrobię to tak. Już wiem jak. Nie wiem, spełnimy tego case'a do końca i zawiedziemy na skutki. No, taki jest plan. Dlatego ja tutaj jeszcze tonę muszę zbierać w kombajnie i koniec. A resztę poza odcinkiem będziemy kosić. No to i tak będzie 40 minut albo 45. To wystarczy. Jeszcze tam małe przeboje były na tym odcinku. Bo troszeczkę, no, straciliśmy chyba z 10 minut, nie? Zanim żeśmy wysypali. Ja mam się wysypać na tego. O. Dobra, możesz sypać. Ja bym tu jeden przejazd zrobił do końca i bym miał pełny, ale dobra. O ty, to brzmi jak miniaturka. Dobra, miniatureczka zrobiona. Może się jazdę, John Deere. Ja się przejadę case'a. Ale to teraz będzie już prawie 200 tysięcy na koncie. A jak to dokończymy to całe pole, to na pewno będzie. No tak, i już będzie wtedy skoszone całe i wtedy przejeżdżamy na inną uprawę.
Dobra, w kolejnym odcinku będziemy walczyć ze słomą. Jakoś to pozbieramy. Chyba, że weźmiemy zgrabiarkę i będziemy to odgrabiać, ale nie wiem. Zobaczymy jeszcze, musimy pomyśleć. Ale ta przyczepa jest fajna, 40 ton, 40 tysięcy daje. Kurczę, takie dwie. Może by tak jeszcze jedno dokupić. Można, bo ten case nie ma co robić sam jedną. Albo wtedy, jak zamknąłeś, nie wziął tego pęda i wszystko przyczepy. To wtedy się kosiło i nie te. Ale kurde, jak to wyglądało. Dobra, także tu jest koszony za tym. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję Mateuszowi za odcinek. No i widzimy się w kolejnym, tak? No tak. Czy nie będziesz w kolejnym? Dobra, także na razie trzymajcie się, cześć. A kolejny odcinek nagramy chyba jutro, jak się uda. A może jeszcze dziś? Nie, dziś nie. Już nie da rady dzisiaj. Także, no, jak będzie miał czas, to jutro nagra się. Jak nie, to najwyżej sobotę. No. Na razie.